upadek, porażka, erozja człowieka. Czy tak właśnie wygląda? Czy ja tak wyglądam? Jakbym upadł, poległ, wyniszczył się? A może to swojego rodzaju zwycięstwo? Zwycięstwo nad swoimi rządzami. Myśl, że mimo iż zrobiło się coś potwornego, w końcu trzyma się swoje życie w zaciśniętej pięści. Jednak zwycięstwo. Nie mogę myśleć inaczej. Bo upadnę. A żeby żyć dalej, muszę wstać. Serio ci mówię, to jest genialnie. Trochę brudno. Żeby się wysrać, trzeba czekać pół godziny w kolejce tutaj, to ja, którym mi tak nie wierzę. Ale warto! Zawsze było fajnie. Wiesz, że jesteś niepoważny? Przecież wiesz, po co tam jeszcze. Żeby się napić, wypić i zajczyć. Teraz to ty jesteś niepoważny. No ale jak nie chcesz jechać, to będę musiał pomyśleć na taką opcję. Głupek. Boję się tej laski, co przy mnie będzie. I że za mną łazić będzie niemal wszędzie. Choć piwa nie poda, będzie mi potrzebna, bo to będzie taka zwykła laska z drewna. Oprócz tego trochę boję się lekarzy, że zamiast wyleczyć wyślą na cmentarzyk. A najbardziej w sumie to ZUS-u się boję, że przyjdzie pan z ZUS-u, powie: weź go dojeb. Oj ty mój staruszku, że to mam jeszcze długie i szczęśliwe życie. Mam tylko nadzieję, że nie jesteś w błędzie. Po co by nie było, to ty też tam będziesz. Czekaj. To sobie ktoś wybrał moment. To Kaśka. Tak? Teraz? Ale przecież miałyśmy jeszcze... No dobra, zaraz będę. Gdzie zaraz będziesz? Kaśka mówi, że przesunęli nam projekt na poniedziałek. Na poniedziałek? Przecież miałaś mieć jeszcze 2 tygodnie. Wiem, ale to nie jest moja wina, tak? Zobaczymy się jutro, tutaj. W tej samej porze, okej? Okej. Dalej się niczego nie nauczyłeś? Pójdziesz do Chińczyka na kotlety. Jestem ty zasrańcu, co? Już to nada. Do mnie. Do mnie powiedziałem. No. A ty co się tam gapisz? Już spadaj tu. Jesteś głodny? Nie. To dla kogo ja gotuję? A, wychodzisz gdzieś dziś? Może. Zapłaci za to 50 euro i już masz normalnie, tam rynku normalnie nie musisz. Ja ci mówię, stary, ta matura to nas wykończy.
Okej. Okay. Cię w ogóle to nie rusza. Co mam nie ruszać? Brat mówi, że to nie jest takie ciężkie. Mówi tak, bo ma to już za sobą. A ile ze stresu Pryszczy się przez to nabawił, to już nawet nie wspomniał. No nie wspomnę. Moja siostra na przykład do dzisiaj to wspomina. Stefek, twoja siostra w tym roku powtarza maturę. Bo to głupia pinda jest. A jak tam sprawy z Justyną? Co u niej? Jak studia? Całkiem dobrze. Dziennikarzy sobie pomalutku. Mówi, że jest ciężko. Ale nie dziwię jej się. Wczoraj byliśmy na spacerze nad jeziorem i zadzwoniła Kaśka i musiała iść kończyć projekt na poniedziałek. 2 dni na cały projekt? To dość to reżim totalny. Ja się przejmuję maturą. Trudno. Najwyżej będę rowy kopał. No i wyżej. Co ty tak tam wyglądasz? Jaka fajna dupa, czy... A, to ten z twojej klatki, ten, jak mu tam... Ścięty. Ciekawe, co mu ścieli, że tak na niego mówią. Chyba obydwoje dobrze wiem tu. Siema chłopaki, kogo ja tu widzę? Toż to Rafałek, jego dziwka Stefania. Ciepłe chłopaczki. A ty co taki pyskaty? A ty Rafałek co, taki nieśmiał? Chłopie, spokojnie, tygrysie. Kurwa. Nie szukamy kłopotu, tylko szukamy trochę browara. Oddaj to. Powiedziałem o... Siadaj! Powiedziałem, że nie szukamy awantury, tylko trochę piwa. Wypijemy i już nas nie ma. Co nie, chłopaki? No jasne, normalnie. Idź już ścięty. A co, nie lubisz mojego towarzystwa, cieplutki? Nie ma problemu, już ten spierdalamy. Nie będziemy wam przeszkadzać w małym jebanku. O, Stefana, już się nie chcemy bić. Już się chcemy całować. Całować. Godzina? Wiem. Znowu śpiłeś? Że masz 20 lat nie znaczy, że będziesz robił, co będziesz chciał. Będziesz mieszkał u siebie, rób sobie, co chcesz. Na razie jesteś tutaj. Zrozumiałeś? I nie ma włóczenia się po nocach. Rozumiem. Mogę już iść? Nawet musisz. I nie ma siedzenia przy komputerze. Znowu cię widzę na kolanach. Znów nie pytam, gdzieś byłaś, skądżeś wróciła. Tempo patrzysz po ścianach, tempo patrzysz po ścianach. A ja znikąd się więcej nie dowiem niż z oczu twych. A miało być tak pięknie, miało nie wiać oczy nam i ociekać szczęściem. Miało być 100 lat, 100 lat.
ostatni raz pisałem, że pamiętam, była jeszcze zima, że tylko to, no wiesz, liczy się, że zaufanie to taka czarna świnia. W dzień jest, w nocy nie ma, a miało być tak pięknie, miało nie wiać w oczy nam i ociekać szczęściem. Miało być 100 lat, 100 lat. Wstawaj, bo się spóźnisz do szkoły. Subaru. No, Subaru, to nieźle mieli grunt. Co? Mieli grunt? No tak teraz. Chyba gimbusy mieli grunt. Mieli grunt to moi dziadkowie na wsi. Co? Nieważne. Napisałeś esej na polski? Ojej, zapomniałem. To kiepsko, to to widzę ze strony mojej siostry. Easy. Oby, tak to nie chcę sam być bezrobotny. Spoko, będę tak. Edukować przyszłość naszego kraju. Dla niego na wracacie, jak lepiej jest poniosły. Edukować. Nie. Puszczę, żeby cichę, bo się jeszcze Wiesz, czego się dzisiaj dowiedziała? Nie, ale pewnie mi zaraz powiesz. Że w Warszawie są dostępne studia roczne? Na dziennikarza śledczego? Fajnie, nie? Masz w Warszawie? Przecież u nas też masz dziennikarstwo. Ale nie o takim kierunku. Fajnie by było skończyć coś takiego. Zawsze chciałam być dziennikarką śledczą. No i co? Pojedziesz sobie tam, a mnie tutaj zostawisz? Nie, Czubku. Za dużo tu ładnych dziewczyn. Nie zostawię cię na ich pastwę. Pojadę, jak skończę. A ty pojedziesz ze mną. Prawda, Rafałku? Tak, Justynko. Już się rozpędzam moim nowym Subaru. Może być i tak. A propos studiów. Jak tam ten twój nieszczęsny projekt? A weź, przestań. Kaśka mnie wystawiła. Jak ty wystawiła? Normalnie, nie przyszła. Sama musiałam dokończyć ten projekt. Siedziałam chyba do drugiej, masakra jakaś. No ale co z nim w końcu? No nic, dzisiaj też jej nie było na zajęciach. Babka do mnie zaliczyła tego projektu, bo powiedziała, że musimy być obie, bo to w końcu praca zbiorowa. I dlatego nie przyszłaś? Tyle czasu zmarnowałaś na nic? No nie na nic, bo zrobimy to w przyszłym tygodniu. A mówiłaś jej o tym? No nie, bo nie odbiera. Super. Nie złość się na mnie. To przecież nie jest moja wina, tak? Ona taka już po prostu jest. Na studiach jest trochę trudniej niż w średniej, wiesz? A zresztą ty się nigdy niczym nie przejmowałeś. No i co ty masz z tej całej nauki, co? Odkąd studiujesz, nawet nie masz dla mnie czasu. Nawet pogadasz przez telefon. A do Warszawy pewnie pojedziemy studiować twoje studia, tak? Nie! Jeżeli tobie to tak bardzo przeszkadza, to pojadę sobie sama. A ty sobie gnij tutaj z tym swoim stekiem i chlepiwo. Nie guś. Proszę bardzo!
Proszę bardzo. Może nauka nigdy nie była dla mnie najważniejsza, ale ty będziesz. Trwają poszukiwania 18-letniej Katarzyny Major z Zielonej Góry. Dziewczyna wyszła z domu w niedzielę rano. Od tamtego czasu nikt jej nie widział. Wszyscy, którzy posiadają jakiekolwiek informacje, proszeni są o kontakt z najbliższą jednostką policji lub pod numerem. Nie wiem, jak to się wyszło. Po prostu ostatnio tak rzadko widuję. Jeszcze ona wydaje się być taka pochłonięta tą całą nauką. Może wezmę przy to. No co? Staram się załagodzić tą całą sytuację. Kupię jakieś kwiaty, jakieś czekoladki. Pewnie, żeby mi przytyła. No i widzisz, wrócił stary, wredy, sarkastyczny Rafał. Nigdy nie uciekł. Ale tak na poważnie? Muszę coś z tym zrobić, bo ją kocham. A nie chcę jej stracić w głupi sposób. To do działa, tygrysie. Tylko nie tygrysie. No tak. Pani też dzień dobry. Po twoim wyjściu, kawalerze, dziewczyna nie mogła się uspokoić. Cały wieczór płakała. Wiedziałam, że to się tak zakończy. Jesteście jeszcze na to za młodzi. Zakończy? Nic się jeszcze nie zakończyło. Nie wiem, co pani sobie wymyśliła, ale między nami jest wszystko dobrze. A że pani jest kucharką, niech pani nie wychyla nosa nigdzie idzie poza swoje garnki. Kucharką? Nie kucharką, a szefową kuchni, gówniarzu! Ostatni raz widziałem cię, zaraz przypomnę sobie gdzie. To było chyba na mieście. Chwaliłaś się biletem do Szwecji. To, że stałem z boku, już nie liczyło się. Uważaj, pizdo, jak chodzisz. Pizdo? Pizdę tu ja ci zaraz pod okiem zrobię cwaniaczko. No dawaj. Nie mam czasu, kiedy indziej spuszczę ci pierdol. Wiedziałem, bez kolegów nie jesteś taki cwany, co? Ale spokojnie, wszyscy się dowiedzą, jakiś ciebie tchórz. I kto to potrzebuje kumpli? Pociś trochę, bo ta twoja ustrynka ma więcej siły od ciebie.
Dzięki, że mi go podałeś, przyda się. To za marnowanie mojego czasu. Boże, synu, co ci się stało? Nic. Jak to nic? Kto ci to zrobił? Nikt, nieważne. Dzwonią na policję. Przestań, nic się nie stało. Ktoś cię pobił, trzeba się tym zająć. Sam się o to prosił. Dobrze, żadnej policji. Daj mi to chociaż opatrzeć. Już pora wstać, wyruszyć z domu, przyjaciela spotkać znów. Puchaty ogromny, bo w domu jest kombuś, puchaty kombuś. Jutro już tu, jak to nie... Co chcesz? Co chcę? Chcę mnie tylko rozciągać na włosie. Czy to nieoczywiste? Czemu ciebie nie ma? W takim razie nadal nie wiem, po co dzwonisz. Stało się coś? Będziesz dziś? Nic się nie stało. Nie będzie mnie. No szkoda. Może potem jakieś piwko? No, zobaczymy. Dobra, muszę kończyć, bo już wchodzimy do klasy. Powiem, że masz nagły atak spawacza. Że co? No, że żygasz. A, spoko. Dzięki. No, see ya. Nara. Dobrze, że to ty. Jest Justyna? Mama chce z tobą gadać. Mamo! Rafał przyszedł. Sam? Co ci się stało? Nie interesuj się. Gdzie Justyna? Jak to gdzie? Myślałem, że nie podoba się pani, że się spotykamy. W takim razie wolałabym, żeby się nie widywała. Przykro mi, ale jest inaczej. To gdzie ona jest? Przyszedłem spytać o to samo, nie mogę się do niej dodzwonić. Wczoraj mówiła, że idzie do ciebie. Gdzie ona jest? Nie umiesz jej nawet upilnować. Teraz, po tym, co się stało, nie powinieneś jej samej puszczać do domu. A co się stało? No co ty, dzieciaku, gazet nie czytasz? Ta młoda dziewczyna, która zaginęła, to jest tylko koleżanka Kaśka. A teraz przychodzisz ty i mówisz mi, że nie wiesz, gdzie jest moja córka? Mam tego dosyć. Dzwonię na policję! Poczekaj chwilę. Masz, sam zobacz. Weź, przestań. Kaśka mnie odstawiła. Fajnie by było skończyć coś takiego. Zawsze chciałam tak dziennikarką śledzić. Pocisz trochę, bo ta twoja lustrynka ma więcej siły od ciebie. We'll be right back.
chłopaki, kurwa, co my teraz zrobimy? Co my teraz, kurwa, zrobimy? Ty ją zabiłeś, twój problem. Mój problem? To ty się chciałeś bawić w porwania. Jesteś tak samo posrany jak twój ojciec. Ej, odpierdol ci od mojego ojca. Chłopaki, uspokójcie się. Musimy coś z tym zrobić, bo nas wsadzą. Ta, i wsadzą nas w jednej celi z ojcem tego przyjeba. Powiedziałem, odpierdol się. To ty się odpierdol, bo i ciebie zabiję. Kurwa, spokój, bo ktoś nas usłyszy. Pewnie już usłyszał, zjeby. Dobra, to co robimy? Chyba coś słyszałem. Pójdę się rozejrzeć. Wiesz, mój stary jak zabił tego kolesia, to na początku ukrył ciało. No, to widocznie słabo, bo i tak siedzi. Ciała nie znaleźli, inne dowody go na to wskazały. Gdzie to ciało? A skąd ja mam to kurwa wiedzieć? Hej. Gdzie on ci kurwa podział? A co ja, wróżka? Mówi, że idzie się gdzieś rozejrzeć. I ty w to wierzysz? Idioto, spierdolił, zostawił nas. Wróci. Ta, jak chuj. Fajnie mi się koledzy trafili. Tchórz i popierdol. Trzeba zająć się ciałem. Okej. Ty idź po ciało, ja tu popilnuję. No sam, pojebało cię. Może źle przypomnę? Szkoda, że to tak brzydko się kończy, a mogliśmy się tak fajnie zabawić. Nie wiem, co teraz z tobą zrobić, ale zanim coś wymyślimy, można to jeszcze uratować. Taki bohater? Dzięki, że go dla mnie przechowałeś. Co ty kurwa robisz? Przecież ustaliliśmy, że na... O kurwa! Sorry, to był wypadek. Znalazłem...
Yeah.